Coraz więcej osób decyduje się spędzić święta poza domem. W Góry Opawskie zjechały rodziny nie tylko z Polski, ale i całej Europy. Śniegu wprawdzie brak, ale zainteresowanie wypoczynkiem na polsko-czeskim pograniczu jest ogromne. Dlaczego? To już pytanie do Mariusza Studziennego. W Górach Opawskich nie tylko Polacy, którzy przyjechali tutaj na święta Bożego Narodzenia, ale również goście, którzy przyjechali z Europy, między innymi z Francji. Rodzinę tutaj taką, drodzy Państwo, wypatrzyliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bonjour w zasadzie. Bonjour. Jak właśnie się stało, że Państwo się tutaj spotkali w Jarnołtówku? To była okazja na to, żeby się spotkali z naszymi mamami, które mieszkają jeszcze w Polsce. Mieszkałem ponad 30 lat we Francji. Nasza córka, jej mąż, który już tylko niestety nie mówi po polsku, i nasze wnuki, które już też nie mówią. Jedna nasza wnuczka nie chciała przyjść do telewizji, bo ona powiedziała, że niestety nie. Jeszcze nie ten etap. Jeszcze nie chce być gwiazdą. Była to okazja, żebyśmy się wszyscy razem spotkali i spędzili cudowne wakacje bez, tak jak nasza córka zaraz pewnie powie, bez gotowania, bez przygotowywania. Mamy czas dla wszystkich, dla babci, mamy czas dla wnuków. To córka wywołana, tak? Córka wywołana, to córka mówi. Dobrze, że bez gotowania, że można spotkać się w gronie rodzinnym. Tak, bo mamy dużo czasu i spokojnie, i żeby z dziećmi się bawić, i z rodziną. I wszystko właśnie jedzenie dobre, już gotowe. I przychodzimy tylko do stołu. I to na prawdziwe wakacje. Prawdziwe wakacje, z czego pewnie cieszą się również babcie, no bo można się spotkać w takim dużym gronie rodziny. A no naturalnie, to jest okazja. I bez obciążenia dla babci, które już niewiele mogą. No, a tak trzeba by lepić pierogi, tak? No, ale mają wspaniałe dzieci. Dzięki temu możemy właśnie uczestniczyć w takich cudownych uroczystościach. No bo państwa by ciężko może było zabrać do Paryża, a tu jednak na miejscu łatwo. Paryża to tak jeszcze nie ciężko. Ale jak ja mam jeszcze w spadku cztery koty, to trudno. To ciężko. Bo dzieci rozsypane. W Hamburg rozsypane. Hamburg, Miluza. A tak mamy w jednym miejscu i mamy rodzinne święta, tak jest? I tak na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, tak mam nadzieję, nie? Bardzo uprzejmie dziękuję, drodzy Państwo. No to jeszcze, tak, proszę bardzo. Je m'appelle Marius, tu t'appelles comment? Enchanté, Elios. Bardzo miło, to teraz po francusku jeszcze, bo tyle mojego francuskiego. Je veux dire bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année, donc dobrego roku dla wszystkich. Bardzo pięknie dziękujemy. Merci. Drodzy Państwo, to jeszcze Pani Danusia na zakończenie, szefowa, która nam powie, jak to wygląda tutaj w ośrodku. Ile osób, pełne obłożenie, od kiedy? Mamy 90 osób. Pełny stan już był we wrześniu, koniec września. Także cieszę się bardzo, że mamy takie ładne obłożenie. Są ludzie, którzy są u nas po raz kolejny, trzeci, czwarty. I są to właśnie ludzie z zagranicy. I przyjeżdżają ponownie, co bardzo cieszy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Pani Danuta Kita, szefowa ośrodka. Drodzy Państwo, tak wyglądają w czasy Boże Narodzenie, ten okres świąteczny właśnie w ośrodkach wczasowych w Górach Opawskich. Mariusz Studzienny, Kurier Opolski. Święta.